Dlaczego to jest? Nie, proszę Państwa, współczesnym superbohaterem. I tego dziki są dla... Dlaczego tu jestem? Kocham Łódź, kocham Kościuszkę. Dlaczego tutaj jesteś? Proszę Państwa, tutaj jesteś? Bo Kościuszko jest bohaterem, który rozumiał demokrację w bardzo współczesny sposób. Proszę korzystać z kwiatów. Dlaczego tutaj jesteś? Jest wiele powodów, ale jeden z powodów jest taki, że dla Kościuszki kobiety były współobywatelkami. Przyszłam mu za to podziękować. Dlaczego Pani tutaj przyszła? Bo chciałam spędzić ten czas z przyjaciół. Dlaczego Pani przyszła na tę uroczystość? Od kiedy pamiętam, to pomnik Tadeusza Kościuszki stoi w tym miejscu i przygląda się nam młodzianom. Dlaczego tutaj jest? Proszę Państwa, jestem tutaj, ponieważ jestem Polakiem, ponieważ jestem dumny, że miałem takiego przodka w postaci naczelnika. Człowieka absolutnie na swoje czasy nowoczesnego, wyprzedzającego swoje czasy. Jestem tu po to, żeby móc oddać mu hołd. Dlaczego Pan tutaj przyszedł? No bo muszę tu być, bo nowoczesny patriotyzm wyraża się właśnie w takiej formie, nie nacjonalistycznej, tylko takiej pokojowej i możemy razem z ruchem narodowym składać kwiaty. Dlaczego chcę upamiętnić pamięć Tadeusza Kościuszki? Niewątpliwie jest to wybitny Polak, który się zapisał w historii naszej, ze Stanów Zjednoczonych. I jak najbardziej dzisiejsza uroczystość, jeżeli chodzi o upamiętnienie, że tak powiem, tego człowieka jest na miejscu, tak? Dlatego z tego powodu tutaj jesteśmy po prostu. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, tutaj jest tekst hymnu narodowego, w tym prawie w oryginalnej wersji, ale są zwrotką kościuszkowską. Co Pan tutaj jest? Myślę, że Tadeusz Kościuszko to jedna z osób, które najbardziej zasłużyły się w obronie Konstytucji Polskiej. Pamiętajmy, że insurekcja kościuszkowska w sposób prawie bezpośredni wynikała z niebezpieczeństwa, jakie zagrażało Konstytucji 3 maja. Która była niezwykle ważnym i wydarzeniem w dziejach Polski i szansą na to, żebyśmy utrzymali niepodległość. Niestety się nie udało, ale cześć Kościuszce należy się niewątpliwie. Dlaczego tutaj jest? Proszę Państwa, To jest nasz bohater. To jest po prostu nasz bohater narodowy i osoba, którą warto czcić, bo jej dokonania, a także myśl warte jest powszechnienia. Dlaczego przyszła Pani tutaj pod pomnik Kościuszki dzisiaj? A między innymi dlatego, żeby spotkać przyjaciół i miłych ludzi, którzy razem ze mną chcieli uczcić rocznicę śmierci Kościuszki, naszego wielkiego bohatera. O! Jestem tutaj dlatego, że Tadeusz Kościuszko jest bohaterem wszystkich Polaków. Należy pamiętać o rocznicy jego śmierci i o tym, co zrobił dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. Ludzi z bardzo różnych środowisk, bo są tutaj przedstawiciele środowisk liberalnych, narodowych, lewicowych, właściwie wszyscy, którzy po prostu uważają, że Tadeusz Kościuszko może być wspólnym bohaterem dla wszystkich Polaków. I zresztą bardzo słusznie, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję też młodzieży ze 110 szkoły, która, to jest absolutnie oczywiste, jest tutaj z nami i już pomału dekoruje pomnik Tadeusza Kościuszki. Natomiast proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć o paru rzeczach. Cieszę się, że mamy tak niezwykły pomnik w Łodzi. Dzisiaj także mija 100 lat od uchwały Rady Miejskiej. 15 października w 1917 roku, wtedy była, Pan przypomniał, pierwsza wojna światowa i Rada Miejska Łodzi uchwaliła, że taki pomnik powinien koniecznie powstać. On początkowo był w trochę innej wersji i miał stać na ulicy Spacerowej, tam gdzie dzisiaj jeżdżą tramwaje, po ulicy Kościuszki. Ostatecznie pomnik zbudowano dopiero w okresie międzywojennym. Warto pamiętać, proszę Państwa, że 11 listopada złośliwie przez niemieckich hitlerowców ten pomnik został zniszczony, zburzony i tutaj na tym miejscu stała przez okres wojny niemiecka swastyka,
która była symbolem tragedii naszego narodu. No, oczywiście po wojnie został odbudowany. Co ciekawe, resztki tego przedwojennego pomnika są, proszę Państwa, do obejrzenia w Muzeum Prawicy Niepodległościowej na ulicy Gdańskiej. Zachowało się 5 albo 6 płyt z oryginalnego pomnika, także zapraszam bardzo gorąco do tego, żeby koleżanki z kolegów historyków odwiedzić właśnie w muzeum, bo te oryginalne płyty rzeczywiście tam są też proszę Państwa, ja sobie pozwolę przeczytać taką bardzo krótką informację, którą przygotowałem na to nasze spotkanie, jeśli Państwo pozwolicie. Czcimy dzisiaj pamięć jednej z najjaśniejszych postaci naszej światowej historii, bohatera dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Pierwszego Polaka, który stawił czoło zaborcom w walce, otwierając chlubną tradycję powstań narodowych. Wodza, o którym śpiewano pieśni, którego ducha przywoływano, by powiódł Polaków do wolności. Żołnierza, który potrafił swoim geniuszem inżyniera wygrywać bitwy, tworząc fortyfikacje nie do zdobycia. Człowieka, bez którego nie byłoby najsłynniejszej szkoły wojskowej świata w West Point, a i najpewniej amerykańskiej niepodległości w takim kształcie, jaka jest w tej chwili. Dzisiaj, proszę Państwa, mija równo 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki, ale my, mieszkańcy Łodzi, wspominamy również tych, którzy 100 lat temu specjalną uchwałą Rady Miasta postanowiły uczcić naczelnika, stawiając im pomnik, który stał się jednym z najważniejszych symboli Łodzi. Pomnik wolności, patriotyzmu, polskości, cnót obywatelskich przez niemieckich najeźdźców wysadzony w listopadzie 1939 roku. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że uda nam się zrobić też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i zaśpiewać wspólnie ten hymn narodowy. Mam nadzieję, że Państwo część ma ulotki z hymnem narodowym, a jeśli nie, to za chwilę rozdamy jeszcze karteczki z hymnem narodowym, w którym jest zwrotka, zapomniana zwrotka poświęcona Tadeuszowi Kościuszce. I zaraz do tego punktu przejdziemy, bo Wybicki napisał początkowo właśnie pieśń Legionów, również z taką zwrotką kościuszkowską. Proszę Państwa, warto też przypomnieć, że Tadeusz Kościuszko, który jest trochę postacią w tej chwili pomnikową, co jest zrozumiałe, ale też trochę zapomnianą, to był człowiek z krwi i kości. Człowiek, który kochał, który cierpiał, który próbował ułożyć sobie życie w tamtych trudnych czasach, który był geniuszem inżynierii, niezwykłą postacią, jeśli chodzi o swoją świadomość. Człowiekiem, który pierwszy nazwał kobiety współobywatelkami Polki. Człowiekiem, który był w stanie bardzo jasno precyzować swoje poglądy republikańskie do tego stopnia, że odmawiał przyjęcia medali od monarchów, uznając, że to jest niegodne republikanina. Stąd też to hasło wolność, równość, braterstwo, hasło republikańskie, które stało się przecież podstawą wszelkich krajów demokratycznych w całej Europie. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze hasło bardzo ważne, które kiedyś Kościuszko wygłosił i którą Państwo pewnie znacie ze szkoły. Za samą szlachtę bić się nie będę. To też było bardzo ważne. Te 200 z okładem lat temu ktoś, kto mówił tego typu rzeczy, był bardzo niepopularny w kręgach rządowych. Za to miał świadomość jednej najważniejszej rzeczy, że wolnej Polski nie może być bez wolnych, demokratycznych narodów dookoła i mam nadzieję, że to wszystko nam się uda i że będzie tak, jak mamy w tej chwili, że nie musimy martwić się o nasz język, że nie musimy martwić się o to, że nas ktoś napadnie i trzymajmy kciuki, żeby tak było, bez względu na to, jakie rzeczy dookoła nam, że tak powiem, przynosi rzeczywistość. Najważniejsza sprawa, proszę Państwa, tej naszej tej wspólnotowej akcji to jest to, że jesteście tutaj razem. Mam nadzieję, że Łodzianie po drodze dołączą jeszcze i będą przez cały dzień, bo przez kilka dni będziemy tutaj mieli tą biało-czerwoną siatkę wokół pomnika. Po prostu będą przychodzić z biało-czerwonymi kwiatami i czcić pamięć bohatera, o którym warto czytać, warto wracać do jego pism. Niezwykła, bardzo ciekawa postać. Tym bardziej, że człowiek urodzony na dzisiejszej Białorusi, a więc to też może być symbol ze względu na również taką geopolitykę. Natomiast my w Łodzi bardzo się cieszę, że możemy być dumni, mając takiego patrona, który gdzieś tam z góry patrzy sobie na nas i na to wszystko, co się w naszym mieście dzieje. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz wszystkich ze wszystkich środowisk politycznych.
kolegów, koleżanki, którzy przyszli się tutaj, żeby uczcić naszego bohatera i patrona Łodzi. I zapraszam bardzo gorąco za chwilę do śpiewania hymnu. Ja pozwolę sobie może zrobić to w ten sposób. Spróbujcie Państwo teraz udekorować pomnik dookoła, a my będziemy w międzyczasie rozdawać jeszcze ulotki z tekstem hymnu narodowego i potem poproszę, żebyśmy wspólnie zaśpiewali również tą kościuszkowską zwrotkę za powiedzmy 5-10 minut. Dobrze? Dziękuję serdecznie. Tylko tak, tak prosiłbym, żeby jeżeli ktokolwiek ma jakieś jakiekolwiek flagi swoje, to naprawdę zróbmy to po prostu tylko właśnie dlatego, że jesteśmy Polakami, a nie przedstawicielami organizacji. Zwińcie je na chwilkę po prostu i chodźcie do nas, dołączcie po prostu, żeby zaśpiewać hymn narodowy. Chodźcie. Zresztą to będzie takie wspólne pięcie łodzian. Proszę Państwa, ja zaintonuję, ale proszę o wybaczenie, bo jeśli chodzi o moje zdolności wokalne, to nie są zbyt górnolotne, natomiast mam nadzieję, że po prostu razem spróbujemy huknąć, tak jak powinno się tą naszą pieśń narodową śpiewać. Proszę Państwa, proszę w takim razie o zgięcie nakryć głowy, tak jak szacunek wskazuje i teraz już o spokój. Proszę Państwa, uwaga do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą obierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tak ojciec do Sybasi mówi zapłakany, słuchaj jeno, ponoć nasi biją w karabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Na to wszystkie jemne głosy, dosyć tej niewoli, mamy racławickie kozy, kościuszkę Bóg dozwoli. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się z narodem. Dlaczego tutaj jesteś? Proszę bo Państwa, jest współczesnym superbohaterem. I te goździki są dla... Okay.
współczesnym superbohaterem. I te goździki są dla...